Ja ostatnio też zauważyłem, że Polska to jest jedyny kraj, gdzie dzieci normalnie mogą z rodzicami pić browary. Czy znowu tylko ja tak miałem? Pamiętam, miałem tak 6 lat, mega zazdrościłem mojemu staremu, że pije browary. On takie, kurwa, też bym chciał. I kiedyś pan do... 6 lat, przypominam. I kiedyś do niego podchodzę i mówię, tata, a mogę też piwko? On, co? Piwo? Piwo to jest trucizna, od tego się umiera, nie ma takiej opcji. Ale jak chcesz, to spij piankę. No to mogę, że spiję piankę. Tylko mi stary pozwalał spijać piankę tylko ze swojego wąsa. Też tak mieliście? Rozumiem, dobra, dobra, spoko. I pamiętam, stary wypił trochę pianek, a raczej ja trochę wąsików od normalnych. I widzę po nim, że jest taki jeszcze, wiecie, taki... No, niedopity, nie? Że jeszcze ma ochotę coś porobić. I mówi, dawaj młody, pójdziemy do ciebie do pokoju. Nie będzie nie ruchał, spokojnie, nie o to chodzi. To nie jest zupełnie, to nie jest... Mówię, dobra. I pytam, idziemy do mnie do pokoju i on ma takie, no coś trzeba zrobić. I szuka. I znalazł. I ma, mam. Wezmę ciebie za ręce, za nogi, rozbujam i pierdolę cię w łóżko jak kręgle. I ja nie wiem czemu, może od wąsa, ale zajarany. Super! I żebyście sobie mogli to wyobrazić, to jest ściana, a tutaj jest łóżko. No i jest umowa, że na 3-4 mam je jebnąć w łóżko. Więc je łapię za ręce i za nogi, rozbuja i nagle robi 3-4 i ja już wiem, że leczę w ścianę. Ry! Jak do mnie jedną ścianę poleciałem, taki komar przyklejony. Spadam ze ściany, krew mi leci z bani, patrzę, a stary spierdala z pokoju. On normalnie uciek z miejsca wypadku. I w takim momencie zawsze przyjeżdża policja, czyli moja matka w tym momencie, otwiera drzwi i mówi, co to się dzieje, co za hałas? I ja kryję mojego ojca. Nie wiem, chyba się posiedzę na ścianę, wiesz? Chyba nie potrafię chodzić, chyba też spadłem z wózka, nie wiadomo. I ona mnie opierdala, jak możesz, co ty zrobiłeś, jak ty chodzisz? I po kilku minutach opierdalania wpada mój ojciec. Co to za hałas, co się tu dzieje? On udawał, że tego nie zrobił. Więc ja już chcę powiedzieć, że to, ale to przecież ty. I on nagle, patrz jak młody pierdolisz, trzeba jechać do szpitala. I pojechaliśmy do szpitala, bo trzeba było też tą głowę zszyć. I jesteśmy w gabinecie i tu się dzieje prawdziwa beka, bo jest lekarz, moja matka i mój ojciec. No i lekarz mi tam szyje głowę. I ja jestem wkurwiony, no on za bardzo, chcę powiedzieć, że to on. I lekarz mówi, młody, powiedz, a jak ty to zrobiłeś, że tak sobie łeb rozwaliłeś? Mówię, no, głupia sprawa. I mi lekarz przerywa, bo jeśli cię ojciec bije, to powiedz. I mu takie, a chuj powiem dla beki. I już chcę to powiedzieć i patrzy się na starego, on robi taki gest. I ja byłem zbyt mały, nie wiedziałem, co to znaczy. Ja myślałem, że moją matkę wskazuje. On mówi, nie, ale matka mnie bije. Matka, jak tu usłyszała się w kurwie, mnie uderzyła, to ty gadasz za głupoty! I lekarz, to pani go nie bije? Nie! To czemu tak powiedziałeś? Ojciec mi kazał! Pan mu tak kazał powiedzieć? Nie, ja tylko pokazywałem, że go zajebie.